Zaczniemy dzisiaj od widoku, który rzadko widujecie, ale to będzie punkt wyjścia do trzeciego odcinka Lumino Design Inspiruje czyli mój bardzo lubiany woreczek z resztkami resztkami wszelakimi od cienkich przez grube kudłate, gładkie, bawełniane, moherowe czyli miszmasz. Dlaczego to zostawiam? Dlatego, że mieszkamy już prawie 30 lat w Wielkopolsce i nauczyłam się, że należy oszczędzać. To też, ale nie dlatego. Dlatego, że takie resztki przydają się do różnych rzeczy, na przykład przy tkaniu i są błogosławieństwem, ponieważ można wykorzystać ostatnie metry do dowiązywania, zawiązywania, zabezpieczania, ale. Czasami dochodzę do wniosku, że czemu nie wykorzystać tego do czegoś szalonego. I dzisiaj właśnie to zrobimy. Do czego będę Was inspirować? Do tego, żeby takie resztki przerobić na. I tu uwaga takie szaleństwo. I jest to rzeczywiście szaleństwo. Szaleństwo. Wykonany szydełkiem tunezyjskim. Skąd mi się to wzięło? Zacznijmy od tego, że wymyśliłam sobie, że chcę uszyć, i tak dobrze słyszycie, uszyć żakiet z dzianiny, która będzie najbardziej szaloną dzianiną, jaką można sobie wyobrazić. Szydełko tunezyjskie, jak doskonale wiecie, daje taki efekt coś pomiędzy szydełkiem a tkaniem. Nawet ciężko to określić, jeżeli ktoś się nie zna, bo jeżeli ktoś wie, to pozna od razu, ale jeżeli ktoś się nie zna i zapytacie, jak zostało to zrobione, to pierwsza odpowiedź osoby, tak mniej więcej świadomej, będzie: o jej to chyba tkane. EE e, nie tkane, to szydełko. I my już to wiemy, ale szydełko tunezyjskie okazuje się, że może nam dać dokładnie taką szaloną dzieninę, Wielokolorową. Ona może być tęczowa, ona może być dwukolorowa, ona może być tak jak w moim przypadku, a raczej w przypadku tej próbki, bazująca na fioletach, ale jak widzicie, nie tylko. I da nam dowolnej wielkości, nawet bardzo duży, fragment dzianiny, z której będzie można szyć. Warunkiem tego szycia. Będzie posiadanie overlocka, żeby zabezpieczyć te żywe brzegi. Ale podpowiem Wam też, co zrobić, jeżeli komuś podoba się efekt, szyć nie chce, ale chcę sobie zrobić najbardziej szalony szalik, otulacz albo cokolwiek innego, co przyjdzie Wam do głowy. Ponieważ próbka była robiona pod szycie, dlatego ja w ogóle nie zabezpieczałam brzegów i jak widzicie, one są jeszcze bardziej szalone niż moja dzienina, ale. Właśnie dlatego, że wiedziałam, że mogę sobie później poradzić overlockiem, i teraz uwaga: będziemy rozmawiać na temat tego, co można z tego zrobić. Już wam powiedziałam, że można potraktować to jako coś, z czego możecie szyć. Co szyć? Wszystko: torby jak najbardziej, z podszewką, a nawet bez, ponieważ druga strona wcale nie wygląda źle. Możecie to wykorzystać jako fragment, na przykład kolorowy panel w plecach żakietu, kurtki czy czegokolwiek innego. Możecie to wykorzystać jako elementy ozdobne, zdobiące kieszenie, yy, nie wiem co jeszcze, pagony, yy, brzegi, mankiety, czyli wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Natomiast można też wykorzystać to jako pomysł na po prostu projekt wykonany szydełkiem tunezyjskim, czyli, tak jak mówiłam, szal czy otulacz, albo kamizelkę, albo żakiet robiony szydełkiem tunezyjskim, albo sweterek. Naprawdę możecie szaleć dowolnie. Pokażę Wam w tej chwili, i jak się zabrać za coś takiego w wersji do szycia, czyli bez zastanawiania się nad brzegami, i w wersji nie niedoszycia, czyli tak, żeby to miało ręce i nogi i nie miało farfocli, ale zaczniemy od doboru kolorów. I tutaj moja rada będzie jedna: jedynym Waszym ograniczeniem jest Wasze pudło z resztkami i Wasza wyobraźnia. Tak jak widzicie, u mnie dominują fiolety, ale oprócz nich są biele, szarości, włóczki wielokolorowe, które działają jak plamki koloru gdzie nie Możecie. Tu nie ma żadne, żadnej zasady. Natomiast podpowiem Wam jedną rzecz, jeśli chodzi o dobór włóczek. One mogą być różnej grubości. Tu były łączone włóczki i to możemy sobie obejrzeć tutaj z boczku. Były łączone włóczki, które są tak cienkie i kudłate, ale pojawiły się też włóczki o takiej grubości. Czyli jak widzicie, grubość nie ma znaczenia. Co jest genialne przy resztkach, ponieważ zazwyczaj szukamy podobnych. Tu nie musimy. Ale jedną rzecz Wam podpowiem. Jeżeli chcecie robić z tego dzianinę do szycia, to uwzględnijcie, że ona musi być zwarta i po praniu musi się ze sobą cudzysłów skleić. Co oznacza, że dobrze jest używać włóczek z włoskiem, czyli na przykład taki, gdzie są dodane mohery. Oczywiście nie wyklucza to użycia bawełny, proszę bardzo, jest bawełna, ale jak widzicie, ona tu nie dominuje. Sporo jest takich cudzysłów zwykłych włóczek, które mają malusieńkie włoski, ale one się też jedne do drugich skleją. Czyli chcąc to później ciąć, szyć, zszywać, robić w tym dziurki i cokolwiek innego, pamiętajcie, że. Zależy nam na tym, żeby nam się to jak najbardziej nie rozwalało. Czyli używamy włóczek mieszając włóczki najlepiej, co niektóre przynajmniej rzędy z włoskiem. I nie czysta bawełna i nie takie śliskie włóczki, czyli na przykład coś takiego zrobione z jedwabiu. Nie do końca nam się sprawdzi, przynajmniej w wersji do szycia. I teraz druga uwaga. Jak zapewne pamiętacie, kiedy zaczynamy mówić, nie, wróć, kiedy ja zaczynam do Was mówić o szydełku tunezyjskim i doborze grubości tego szydełka do włóczek, to zawsze podkreślam, że żeby to było delikatne, żeby się nie zwijało, co tu jest po prostu perfekcyjnie widoczne. To grubość szydełka musi być znacznie większa niż sugerowana grubość drutów, ponieważ wtedy dostajemy coś, co jest miękkie, lekkie i niezwijające się. To jest piękne po prostu, zobaczcie. Ale tym razem łamiemy zasadę, ponieważ zasady są po to, żeby je łamać. To znaczy inaczej. Każda zasada ma swoje zastosowanie, ale są sytuacje, w których należy ją wywalić do kosza, zamknąć ten kosz, pójść bardzo daleko i zacząć od nowa. To jest taki przypadek, ponieważ zależy na tym, żeby to było zwarte, stabilne i właśnie nadawało się do szycia. Co to oznacza? Że zjeżdżamy z grubością szydełka maksymalnie. Co oznacza, że. Gdzie mamy tą naszą najgrubszą włóczkę? O, właśnie. To jest włóczka, którą gdybym miała ją wykorzystać na przykład do zrobienia chusty na szydełku tunezyjskim, to wzięłabym szydełko 5, 5,5 albo 6. To zostało zrobione na szydełku, żebym Was nie okłamała, 3,5. A spokojnie mogłabym wziąć 2,5 i też byłoby ok. Czyli zastanówcie się, do czego jest Wam to potrzebne. Czy jako dzianina do cięcia i szycia zjeżdżamy z wielkością szydełka maksymalnie w dół i wtedy dostajemy coś bardzo zwartego, ale też grubszego. Czy chcecie w takiej technice absolutnie szalonej, możemy to sobie nazwać szalone szydełko tunezyjskie. Czy chcecie w takiej technice zrobić na przykład szal? Wtedy absolutnie nie musicie zmniejszać grubości. Ponieważ nie będziecie tego ciąć, nie będziecie tego szywać. No dobra, to poopowiadałam wam o tym, do czego to. Mamy wskazówki dotyczące szydełka i włóczek, to czas wam pokazać, jak sobie z tym poradzić w dwóch wersjach. Najpierw pokażę Wam wersję do szycia, czyli z tym cudem. A później pokażę Wam wersję w takim gotowym projekcie. Oczywiście możecie jej użyć także do szycia. Ona będzie miała tylko jedno malutkie ale, ale o nim, kiedy do niego dojdziemy. No to lecimy. Mam tutaj fragmencik, nie za duży, czegoś fioletowego. I pokażę Wam, jak sobie najpierw radzić z robieniem, z zostawianiem naszych końcóweczek. Tylko jeszcze sobie wezmę nożyczki, co może się skończyć hałasem, ale mam nadzieję, że nie. Mamy. Dobra. I teraz tak, to jest ostatnie oczko. To takie ostatnie, które nam zostaje. A tu już jest obcięta nitka. Ponieważ po skończeniu każdego rzędu, niezależnie czy to jest rząd nabierający oczka na szydełko, czy zamykający oczka, będziemy zmieniać nitkę. I to jest główna zasada tej szalonej techniki. Że każdy, każde pół rzędu tak naprawdę jest robione inną nitką i innym kolorem. Czyli... Szukamy sobie tu początku, gdzieś, lecz nie wiadomo, gdzie mamy. I teraz tak zostawiamy dosyć długą końcówkę, ponieważ ona przy robieniu będzie pracować. I zaczynamy nabierać oczka z tym, że nie w pierwsze oczko, bo ono już jest tutaj, próbowałam Was wprowadzić w błąd, tylko oczko brzegowe zostaje oczkiem brzegowym i lecimy dalej. Ta nitka zostaje. Ona będzie naszym brzegiem. Natomiast dalej nabieramy jak w splocie podstawowym szydełka tunezyjskiego. Tu się nic nie zmieni. Zmienia się tylko podejście do włóczki. Nabieramy kolejne oczka. I tak do końca rzędu. I jak się domyślacie, na końcu rzędu zmienię włóczkę tą obetnę. Natomiast pojawi się zupełnie inna i oczka zamknę już inną. Czy można robić tak jakby pełnymi rzędami, czyli nabierać oczka i zamykać oczka tym samym kolorem? I tak i nie. Dlaczego? Ponieważ wtedy wyjdzie nam po prostu dzianina w paski. Nie wyjdzie nam szaleństwo kolorystyczne i melange, tylko wyjdą nam. Wiecie co? Spróbujemy to troszeczkę wyciszyć. Bo i tak do tego nie dojdę, bo mam dłuższą żyłkę niż próbkę, chociaż nie wiem, czy to pomoże, ale może, chociaż troszkę. O! Wracając, meląż powstaje tylko dzięki temu i to tak szalony, że mamy właśnie każde pół rzędu, czyli nabieramy oczka jednym kolorem, zamykamy oczka innym kolorem. To, to daje nam to szaleństwo. Zrobienie tego w wersji tam i z powrotem jednym kolorem uzyskamy po prostu wąskie paseczki. A nie do końca o to nam chodzi w tej technice, a raczej zupełnie nie o to nam chodzi. I jesteśmy już prawie na końcu, i ten koniec będzie troszkę problematyczny, ponieważ końcówka jest latająca. Więc musimy sobie tak dość dokładnie przyjrzeć się, gdzie mamy oczka, pod ostatnie przypominam, że wbijamy się pod dwa i zobaczyć, czy nie gubimy jakiegoś oczka. Raczej nie. I teraz uwaga, zaczynamy zamykać czymś innym, czyli na przykład tym. Znowu zostawiam dosyć długi kawałek i wracam zamykając oczka. Dzięki temu mieszamy perfekcyjnie kolory. To ja już tutaj sobie dojdę do końca. Jak jesteśmy kawałeczek od brzegu, to można obciąć nitki. I teraz. Generalnie ja zawsze obcinam Zostawiam z zapasem, chyba, że mam mało tej włóczki, a potem jak obcinam, to obcinam mniej więcej na takiej samej długości jak resztę. Chyba, że mam taką resztkę, że mi brakuje, to czasami zostaje 2 cm. Ale jeśli przygotowujecie sobie dzianinę do szycia, czyli później potraktujemy ją właśnie overlockiem, to zostawiajcie takie dłuższe kawałki, żeby po prostu coś się nie spruło i nie wypruło i nie uciekło i nie sprawiło nam strasznie dużo problemu bo będziemy mieć fragment dzianiny do wyrzucenia, bo on będzie, no będzie widać, że jest błąd. Tak jak fabryczny. Wyprodukujemy sobie na szydełku tunezyjskim fabryczny błąd własnymi rękami, co bywa zabawne, ale niestety stanowi potem problem, jeśli na przykład chcemy z tego zrobić jakiś szyciowy, wykrojowy ciuszek. I teraz uwaga. Wyobraźmy sobie, że to nie jest wersja do szycia, tylko to jest wersja do Noszenia. Wtedy będziemy zmieniać kolor też mniej więcej na brzegu, ale robimy manewr strusia pędzi wiatra. Wy wiecie, że ja często używam tego określenia, ale ja je uwielbiam, bo ono pokazuje szalone podejście do czegoś. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy docieramy prawie do końca rzędu, czyli zostaje nam tak 6-8 oczek, to bierzemy nową włóczkę. I ja tak szaleńczo wezmę sobie. O, tu mam takie, takie coś. Nie, brzydkie. To. <laughs> Możecie wybierać, to jest piękne po prostu. I teraz tak. Łączymy takie dwie włóczki na węzełek, który jest w zasadzie nierozerwalny. Chyba, że włóczka jest uparta, wtedy możemy to zrobić troszkę inaczej. Czyli tak. Jedną końcówkę. Tu musimy obciąć, żeby mieć obie końcówki. Końcówkę jednej włóczki robię pół na drugiej włóczce, a końcówką tej włóczki robię pół na drugim. I to ściągam. Jak się rozwiązało, to nie panikujemy, bo to się czasami zdarza, jeżeli włóczka próbuje... Przy przesuwaniu się, one się zahaczają u siebie. Wiążemy wtedy po prostu troszeczkę bliżej, czyli zawiązałam tu. I teraz wiążemy tu. Tylko tak troszkę bliżej. O, właśnie. I o. I mamy. Dociągamy, tylko nie tak, żeby zerwać nitki. I to możemy przyciąć, to jest taka stresujący moment, bo przycinamy bardzo blisko supełka. I to są takie supełki, które nie powinny się rozpaść. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Troszkę jest problemu z brzydkie słowo wycyrklowaniem, jak długi ma być ten odcinek. Ale tak nie za bardzo się tym przejmujemy, ponieważ robimy do końca. i jeśli się okaże, że troszkę źle wyliczyliśmy, przy czym od razu wam powiem, że to nabiera się wprawy w takim wyliczaniu ile tego powinno być. To okaże się, że zrobimy jedno lub dwa nowe oczka tym samym kolorem, ale później kolor już się zmieni. Czyli staramy się trafić gdzieś na brzegu, ale nie przejmujemy się, jeśli to jest jedno, dwa, nawet trzy oczka od brzegu. Lub, i to jest wersja dla osób, które chcą się pozbyć absolutnie całych resztek, robimy sobie takim jednym kolorem, niezależnie od, zmieniamy go po prostu dowolnie, czyli nawet w środku rzędu, ale wtedy pamiętamy, żeby nie robić nim więcej niż takie, takie półrządku. I wtedy na brzegu nie zostanie nam absolutnie ani jedna nitka. Co oznacza, że możemy wykorzystywać to do projektów, które są po prostu projektem gotowym, czyli na przykład szala. Trzeba troszkę poćwiczyć miejsce tego nieszczęsnego wiązania, ale to nie jest wielki problem. I możemy sobie robić absolutnie szalone rzeczy, wykorzystując, pokażę na koniec to, co było na początku, wykorzystując to. I teraz nie wiem, czy uwierzycie, ale to, ta próbka została zrobiona z rzeczy, które były dokładnie w tym woreczku. Jedyną nitką, którą dołożyłam, ponieważ miałam za mało moheru, coś się objawiło ze środka. To były nieco większe resztki wełniano-moherowej cieniutkiej włóczki w adekwatnym kolorze, które wyjęłam z innego pudełka z trochę większymi resztkami motków, a mam ich uwierzcie sporo. Co mam zamiar z tego zrobić? Może nie powinnam mówić, bo podobno jak się powie, to człowiek się zobowiązuje tak publicznie, ale generalnie rzecz biorąc to taki pierwszy pomysł to jest taki, żeby zrobić dosyć duży, bardzo szalony otulacz, żeby sobie przetestować łączenia włóczek, a raczej rodzaju włóczek, ale docelowo marzy mi się żakiet. Szyty żakiet z takiej dzianiny, prawdopodobnie w beżowo-mlecznych kolorach beżową mleczno-brązowych, pewnie z jakimiś dodatkami materiałowymi, ale to jest mój plan na wykorzystanie tej techniki i mam nadzieję, że nim następna jesień przyjdzie, to taki żakiet będzie gotowy. Jestem strasznie ciekawa, co Wy wykombinujecie, używając najbardziej szalonego podejścia do szydełka tunezyjskiego. Mam nadzieję, że się tym pochwalicie. Mam nadzieję, że kilka osób poczuło się zainspirowanych ponieważ czasami szydełko tunezyjskie wydaje się takie troszeczkę nudne, szczególnie jak robi się z jednego koloru. A jeżeli ktoś kocha kolory, jeżeli ktoś kocha faktury, to właśnie dałam Wam do ręki narzędzie do tego, żeby z szydełka tunezyjskiego zrobić coś niesamowitego. I tego Wam życzę. Widzimy się następnym razem. Bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku Lumino Design inspiruje, a może w jakimś kolejnym razem robionym wspólnie. Tworzonym projekcie. Bawcie się dobrze, wy i wasze resztki, a ja wracam bynajmniej nie do tego, ale do czegoś, co pewnie również za jakiś czas pojawi się w filmie specjalnie dla Was. I tu będzie małe PS. Chyba nigdy w życiu nie kończyłam filmu pokazując Wam coś, co wygląda tak chaotycznie i bałaganiarsko jak to. Ale tak wygląda proces twórczy, i tego się trzymajmy. Miejcie dobry dzień.